Startujemy do sezonu, rozpoczynamy rywalizację od rajdu Meksyku. Przed nami 4 dni intensywnej rywalizacji, intensywnych działań. Mam nadzieję też szybkiej jazdy. Bardzo wymagający rajd. Mamy tutaj mocną obsadę. Może zawodników ze ścisłej czołówki Mistrzostwa Świata WRC 2 nie jest bardzo dużo, natomiast są najlepsi. Myślę, że jedni z najlepszych na pewno jest mistrz świata. Są zawodnicy, którzy jeździli dużymi samochodami w WRC i teraz powrócili do WRC 2, więc myślę, że będzie to zacięta walka. Mam nadzieję, że my się też będziemy w nią włączać. Będziemy starać się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy, to na pewno. Wszystko działa na razie ok. Dziś wieczorem rozpoczynamy dwoma odcinkami miejskimi w takim malowniczym miasteczku Guanajuato. I potem już wyjeżdżamy w góry na prawdziwe odcinki specjalne. W zasadzie piątek rozpoczynamy od jednego z najdłuższych odcinków rajdu, blisko 30 km. Także będzie co robić na pewno. Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani i mamy uśmiechy na twarzach. Some parts are more rough, some parts are the second pass. También de clase mundial, ¿no? Ella fue campeón mundial también de WRC 2 y son pilotos que vienen empujando y que vienen subiendo y que todos ellos, evidentemente, en Poncho, están buscando un asiento en WRC, ¿no? ¿Aló? Está poniendo a todo aquí el motor. Hombre que debutar en el campeonato mundial de rally en el rally en Polonia, sin embargo es un piloto interesante. Consiguió su primera victoria mundialista en el rally de Finlandia del WRC3. Allá viene dando vueltas y a la derecha ya las dos vueltas a la glorieta. Podios en Croacia y Acrópolis. Sin embargo, accidente del rally del Ártico, el rally de Estonia y abandono. El ibérico, al son de con el auto número 8. Un aplauso para Ondelag. Bardzo się cieszę, że tutaj w Meksyku rozpoczynamy sezon rajdowych Mistrzostw Świata. Przejechaliśmy dwa odcinki specjalne, miejskie, krótkie, ale przy naprawdę bardzo gorącej atmosferze dopingowi kibiców. Jest 23. W Polsce budzi się dzień, my idziemy spać, ale w dobrych humorach. Naprawdę ta atmosfera dodaje skrzydeł, ta prawa noga na gazie jest cięższa, ale przed nami cały rajd. Wysokie temperatury, duże wysokości, na których będziemy się ścigać, na pewno nie będą ułatwiać nam zadania, ale jesteśmy gotowi. Cały zespół Orlen Rally Team przygotowywał się bardzo mozolnie do tego sezonu i jesteśmy dobrze nastawieni. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.